Cześć, witajcie. Dzisiejszy temacik piłka. Piłka uniwersalna dla prawo i leworęcznych. To jest fajny temat. Jest to piłka tak zwana do podcinania w trudno dostępnych miejscach. Ze względu na jej, widzicie, kształt, co nam daje podcinanie w trudno dostępnych miejscach, gdzie typową, zwykłą piłką nie podejdziemy. Czyli możemy jak najniżej, jak najbliżej danej powierzchni przyłożyć i podcinać dany element, na przykład na ścianie, na przykład futrynę. Gdy robimy panele na przykład na starym budynku, gdzie już jakieś podłoże jest i na to chcemy położyć kolejne, nie musimy demontować futryny, nie musimy podcinać, nie robimy do czoła i potem niepotrzebnie silikonujemy, tylko możemy śmiało taką piłeczką podciąć, by ten panel pięknie wykończyć i włożyć pod futrynę, żeby zachować tą estetykę. Fajny temat, ponieważ piłka jest, tak jak mówiłem, dla lewo- i praworęcznych, ponieważ jest obustronna. Mamy tutaj taki dzyndzelek, bolec ze sprężyną, który zwalniamy i automatycznie przekręcamy. Czyli jesteśmy praworęczni czy też leworęczni, możemy dedykować pod siebie. Również możemy dedykować opcję podcinania, bo nie zawsze podejdziemy na przykład w tym kierunku, żeby podciąć dany element. Niestety musimy używać drugiej strony podcięcia. Wtedy właśnie opracamy piłeczkę i ładnie podcinamy. Mamy tutaj ogumowaną rękojeść, reszta jest stalowa. Jak widzicie, mamy taki dziwny krój. On jest nie bez powodu, dlatego mówiłem, że on jest właśnie do podcinania w trudno dostępnych miejscach, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o ząbki, zobaczcie, ząbki mamy dość malutkie, co nam daje fajny efekt bez zadziorów, jeżeli chodzi o podcinanie. Naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o model tej piłki, tutaj będzie u dołu dokładny opis. Piłka użytkowana przeze mnie bardzo długi okres czasu. Zobaczcie, mam taki specjalny również krój tej piłki. Ona nie jest po prostu na prosto, tylko jest delikatnie tyk i podniesiona do góry, żeby, tak jak mówiłem, jak najbliżej przylegała do płaszczyzny podczas cięcia. To jest naprawdę bardzo dobry efekt. Tyle w temacie. Krótko i na temat dzisiejszy temacik piłeczki. Naprawdę świetny sprzęt, niedrogi. Nie pamiętam, ile teraz kosztuje. Również cena będzie gdzieś tu niżej, więc jeżeli ktoś jest po prostu zainteresowany, to niech sobie kupi, powiem wam, że naprawdę robi robotę. A kto posiada, niech da znać, czy się sprawdza, czy nie sprawdza. Ja osobiście uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny i pomysłowy sprzęt. Tyle w temacie. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć!